Cześć, siemano. Tak jak mówiłem, w tym roku będziemy głównie koncentrować się na zarabianiu pieniążków, ponieważ naszym głównym celem jest wbicie 120 Magic Levela, a kolejnym celem jest złożenie całego Soul Seta dla Druida, czyli Soul Hexera, Soul Mantra i Soul Striderów, co będzie nas kosztować masę kasy, bo sam Soul Set liczę, że to będzie jakieś 600 kk, które trzeba nazbierać, co będzie nie lada zadaniem. I tutaj otwieramy Soul Set Project, czyli przez cały tydzień będę starał się zarabiać pieniążki, głównie pewnie przez robienie bossów, a na końcu każdego tygodnia będziemy sobie nagrywać takie krótkie podsumowanie oraz wyjęcie wszystkich itemów, które udało się wydropić z bossów przez cały tydzień. Oczywiście, jeśli wypadnie coś ciekawego, zawsze sobie to gdzieś wylistujemy, żebyśmy widzieli, jakie itemy w ciągu tygodnia udało się zdropić, ale cały ten taki szrot mało warty będziemy po prostu pomijać i tylko zobaczymy sobie, ile pieniążków udało się z tego zarobić. Nie jest to być może jakiś super kreatywny pomysł, bo zerżnąłem to, nie ukrywam, od innych youtuberów. Ale jeśli coś działa i jest dobre, to czemu by z tego nie skorzystać? Także dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie pierwszego tygodnia nowego roku. Tak naprawdę są to jedynie 4 dni i też tych bossów nie biłem specjalnie rzetelnie, więc nie będzie tego dużo. Zaledwie udało się tam zebrać 26 worków z bossów. No ale też troszkę pieniążków z tego już nam wpadło. No niestety też klient TB przeszkodził mi w nagrywaniu, przez to po odebraniu nagród za 250 kk skraszował i licznik bił od zera, ale mam nadzieję, że nie jest jakiś straszny problem, każdy sobie to potrafi dodać, więc zapraszam do oglądania i przekonajcie się, ile przez te 4 dni udało nam się nazbierać. Tak jak mówiłem, no nie ma tego za wiele, bo raptem 2 kk profitu, ale w 4 dni myślę, że to i tak nie najgorszy wynik. No niestety nie spadło nic złotego, no wiadomo, na bossach robimy profit przede wszystkim ze złotych itemów, no a jeśli ma się pecha, no to tego profitu nie będzie za wiele. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki oraz oczywiście na codzienne, może nie codzienne, ale wieczorne streamy. No i jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, hej!